Nie od dziś wiadomo, że negocjacje w nieruchomościach to jest najszybciej zarobiony pieniądz, więc dzisiaj rozkładamy na części pierwsze kilka ciekawych przykładów. Jest ze mną Piotr Schneider. Cześć Piotrze. Cześć. Będziemy pracowali na błędach negocjacyjnych, ale przede wszystkim opierając się o Twoją sytuację, gdzie ostatnio kupowałeś mieszkanie wystawione za 280, kupione za 169, czyli 111 tysięcy złotych upustu, prawie 40%. Pomówmy o błędach, też to jest taka nowa seria, gdzie trochę głębiej przegadamy sobie różne tematy i właśnie dzisiaj te błędy negocjacyjne oraz co można z tym zrobić. Zacznijmy od rzeczy błahych, które wpłynęły na to wszystko, na cały ten case 111 tysięcy. Jakie błędy popełniają osoby? I chcemy też dzisiaj, żeby to było bardzo praktyczne. Nie będzie teorii powtarzanych w książkach czy na szkoleniach, tylko konkretne, praktyczne tipy. Od czego moglibyśmy zacząć? Czy to przygotowanie wizualne, poza merytorycznym, ma znaczenie? Samochód, ubiór? Co ty o tym sądzisz? W mojej opinii jest to kluczowe, ponieważ pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz. I trudno nam będzie dogadać się z kimkolwiek, w jakimkolwiek temacie, jeżeli nas po prostu nie polubi. Jeżeli w pierwszej kolejności nie ściągniemy tej bariery takiego dystansu, że się nie znamy, a w następnej kolejności nas po prostu nie polubi. Więc ten wygląd na wejście ma wręcz kluczowe znaczenie, bo od tego tak naprawdę zależy, czy dalej ta rozmowa pójdzie takim tokiem, jakbyśmy chcieli, a nie już na dzień dobry nie wpiszemy się w jakieś ramy, które nas w oczach naszego rozmówcy dyskwalifikują lub stawiają na poziomie minus jeden, minus dwa w relacjach i najpierw trzeba będzie się mocno natrudzić, żeby się podnieść, a dopiero później budować relacje takie stricte handlowe i przejść do negocjacji. Dobra, pomówmy o konkretach, bo wiem, że ja po pierwszych książkach negocjacyjnych nie znalazłem odpowiedzi, no dobra, co z samochodem? Czy podjechać pod same okna, czy gdzieś ten samochód ukryć? Co z ubiorem? No bo wiadomo, że lubimy ludzi podobnych do nas wizualnie także, no ale wiadomo, że trudno wiedzieć, jak będą ludzie ubrani, jacy to są ludzie, to czy ubieramy się trochę gorzej, trochę lepiej? Zacznijmy od tego samochodu. Samochód to jest bardzo istotny wbrew pozorom element, ponieważ on cały czas w naszym społeczeństwie jest takim wyznacznikiem statusu. I w mojej opinii, bo spotkać w literaturze można dwie skrajne wręcz strategie, że trzeba przyjechać i się pokazać, albo się trzeba chować. W sensie takim, że przyjeżdżamy wtedy jakimś samochodem specjalnie do tego celu przygotowanym, czyli jakieś stare pudełko po prostu niewiele warte, no nie pokazując w ogóle żadnego statusu swojego finansowego, żeby nie przestraszyć drugiej strony. Ja osobiście uważam, że najlepiej ten element w ogóle usunąć z naszej relacji, bo to może być punkt zapalny. Im mniej takich elementów, które mogą się z komuś źle skojarzyć, tym lepiej. A samochód takim elementem może być. Dlatego ja osobiście uważam, że lepiej zaparkować przecznicę obok i po prostu sobie dojść, nie ryzykując, że komuś nasze auto się nie spodoba, bądź ktoś wyciągnie jakieś dziwne wnioski, sobie dopowie coś, co by nam nawet przez myśl nie przeszło. Słuchajcie, to może dotyczyć i właśnie tego starego samochodu i super luksusowego samochodu i wszystkiego pomiędzy, bo ktoś ma w stosunku do Was pewne oczekiwania. I w ogóle patrząc na to z tej perspektywy, zawsze myślę sobie o prezencie. Czy lepiej dać komuś prezent nietrafiony albo tani, że wiadomo, że to jest tani prezent, czy lepiej nie dać nic? Często zamiast złego prezentu lepiej nie dać nic. Bardzo podobnie tutaj z samochodem. Przecznica, dwie przecznice dalej. Pamiętam pierwszą rozmowę dawno temu z moim znajomym, który kupował już wtedy kamienicę. Powiedział, że on nigdy nie wie, kto to będzie. Czy to będzie kamienica do osoby, która ma dużo kasy, czy kamienica do osoby, która nie ma kasy, ale dostała w spadku taką kamienicę. Więc on dwie przecznice dalej. Samochód w ogóle nie był brany pod uwagę. Więc ten samochód można uznać za odhaczony. Lepiej go nie pokazywać w żadnej sytuacji. Zresztą kiedyś nagrywałem też, że no moja żona jadąc wynająć się mieszkanie, przyjechała Range Roverem, gościu spojrzał i powiedział, a jak pani jeździ Range Roverem, no to na pewno jest z tego kasa, jak jest kasa, to na pewno oszust, to ja od pani nie wynajmę, ja nawet nie idę obejrzeć mieszkania, nie? Taki szybki ciąg myślowy się pojawił, i o którym byśmy nawet nie wiedzieli, gdyby ta osoba nie była wylewna. Co z ubiorem? Lepiej, gorzej, dresy, krótkie spodenki, czy może to, co masz teraz na sobie?
Ubiór zdecydowanie warto mieć o pół punktu wyżej niż sytuacja tego wymaga, ponieważ zawsze łatwiej jest delikatnie zejść, na przykład poprzez ściągnięcie tej marynarki, co też daje taki element skrócenia dystansu. Ja się u ciebie czuję dobrze. Mhm. Fajnie, że mnie zaprosiłeś do mieszkania. Ja się tutaj czuję komfortowo i bezpiecznie, ściągam marynarkę. Jeżeli po drugiej stronie mamy kogoś nieubranego elegancko, to żeby też nie powodować jakiegoś dysonansu. Natomiast zawsze lepiej tę marynarkę mieć, niż jej nie mieć. Z reguły ubieram się podobnie jak teraz. Część marynarek mam bardziej casualowe, gdzie jak idę oglądać mieszkanie na rynku wtórnym, wielka płyta, lata tam 60., 70., 80., 90., to z reguły są to ludzie, którzy tam już kilkadziesiąt lat mieszkają, z reguły są to ludzie, którzy te mieszkania tam pozyskiwali w tych metodach, które wtedy obowiązywały, z jakichś przydziałów i tak dalej. Więc tam taka casualowa marynarka jak najbardziej. Taką jak dzisiaj, bardziej elegancką, założyłbym na przykład na oglądanie mieszkania na rynku pierwotnym. Też przy takim założeniu, że jeżeli osoba z działu sprzedaży od dewelopera przyjdzie luźno ubrana, to ja w każdej chwili mogę tę marynarkę wziąć, zarzucić na ramię, powiesić przez ramię, przewiesić i ten dystans trochę skrócić. Natomiast nie wyobrażam sobie tego w drugą stronę, czyli że idę oglądać mieszkanie w dresach, czy tam po jakimś joggingu cały spocony, bo nie możemy sprawić wrażenia, że my tam wpadliśmy przy okazji, zupełnie przypadkiem. Nie, my tam przychodzimy celowo, żeby tę nieruchomość kupić. I to też jest istotne, żeby tak to przedstawić, żeby ten sprzedający wiedział, że nie jesteśmy jakimś tam oglądaczem, tylko on ma szansę tu dopiąć deala. Dokładnie, czyli zobaczcie, że w głowie właściciela może pojawić, my się pojawiamy jako osoba, która przyszła właśnie kupić, a nie tylko pooglądać. Osoba, która może powiedzieć wręcz w negocjacjach, wie pan co, ja już jestem zdecydowany, dograjmy szczegóły, zresztą też o tym za chwilę porozmawiamy. I myślę, że ten element jest pomijany. Oczywiście nie idziemy w krótkich spodenkach, w dresie, ani też w garniturze, bo w tym momencie ten dysonans będzie zbyt duży, ale tak jak powiedziałeś, z tą marynarką bardzo fajny tip. Możemy ją ściągnąć, idziemy tam na luzie, radośni, zadowoleni, bo to jest istotny element tego, żebyśmy po prostu nie byli ponurzy i nie narzekali. Ale myślę, że to w ogóle jest dość oczywiste. Mamy samochód, mamy ubiór. Na wstępie wydawało się to dość błahe, super istotne, często pomijane. Co jeszcze jest pomijane? Jakbyśmy wskazali, ja tutaj się z tą zgadzam w 100%, myślę, że wiele osób o tym wie, jednocześnie tego nie stosuje. Cisza. Co z tą ciszą w negocjacjach? Dla mnie najtrudniejsze. Gaduła, ty gaduła. Cisza, jak ją w ogóle osiągnąć? Dlaczego ona jest ważna? Cisza w negocjacjach to jest najtrudniejsze, co może nas spotkać. A co ważne, my to musimy w tych negocjacjach przewidzieć, wywołać, zaimplementować po prostu. Tak poprowadzić te negocjacje, aby ta cisza się w końcu pojawiła. Po co jest cisza? Cisza jest potrzebna po to, że dogadywanie się wymaga słów, ale decyzje zapadają w ciszy. I my musimy dać drugiej stronie przestrzeń do tego, żeby się mogła zastanowić nad tym, w ogóle o czym rozmawiamy, czy proponowane przez nas argumenty, rozwiązania są dla nich dobre, czy nie. Nasz rozmówca musi mieć do tego przestrzeń. I teraz, kiedy zadamy jakieś istotne pytanie dla nas, które, odpowiedź na które może mieć ogromny wpływ na wynik tych negocjacji, to jest bezwarunkowo najważniejszy moment, żeby tę ciszę wytrzymać. Sekundy w takim wypadku trwają minuty, a czasami jest wrażenie, że nawet godziny. Słyszymy przelatującą muchę, bicie swojego serca i mamy wrażenie, że jak zaraz czegoś nie powiemy, to wylecimy za drzwi. A to wcale tak nie jest. Ogromny błąd, który ja popełniałem. Ja przegadywałem swoje propozycje, typu wchodziłem do mieszkania i najprostsze zdanie, ile tak realnie za to mieszkanie. Właściciel tak się patrzy. Miałem milisekundę, ja mówię, o ile oczywiście negocjacje wchodzą w grę. Wręcz wiesz, gestami broniąc to, co powiedziałem, odsuwając się od nich. I zobacz, jakie to było bezsensowne, ale ta sekunda ciszy trwa lata. Tak. Ile tak realnie za to mieszkanie? A właściciel tak się patrzy i nie kuma jeszcze twojego pytania, bo je dopiero przetwarza, a ty już próbujesz coś dołożyć.
Tak, no i nie ma nic gorszego jak próba wycofania się z tego, co powiedzieliśmy jeszcze zanim druga strona się do tego odniosła jakkolwiek. Bo są inne techniki na to, żeby zrobić krok w tył, jeżeli się okaże, że przesadziliśmy z czymś w tych negocjacjach. Natomiast no, takie przegadywanie to jest najgorsza z możliwych opcji, ponieważ sami sobie odbieramy powagę, bo najpierw zadajemy pytanie, a ile tak realnie, czyli już de facto rozpoczynamy te negocjacje, a za chwilę się z tego wycofujemy. Jeżeli w ogóle można o tym rozmawiać i tak dalej, dajemy gościowi po prostu możliwość powiedzenia, no nie, nie można o tym rozmawiać. No i co wtedy? Zamknięty temat, nie? Prawda. Podrążymy za chwilę tą ciszę, ale trochę skręcę. Piotr, sytuacja, w której dzwonisz na ogłoszenie, ono się dopiero pojawiło, przyjeżdżasz i okazuje się, że jest kilku innych oglądających, którzy później przyjadą, właściciel nawet nie chce z tobą negocjować, no bo przecież są inni oglądający. Jak sam widzisz, jeżeli ja nie wiedziałem o tych oglądających, dowiedziałem się o nich dopiero, to już popełniłem mocny, istotny błąd. Czyli się nie przygotowałem pod kątem merytorycznym zadawania pytań. Jak ty poprowadziłbyś rozmowę telefoniczną, jakie pytania byś zadał, o co byś zapytał też w mieszkaniu, żebyś zbudował sobie grunt pod dobre i sensowne negocjacje, no bo te negocjacje, które pozwoliły ci osiągnąć 111 tysięcy upustu, 40%, to właśnie opierały się na pytania i znalezieniu tego, dlaczego nie mogą w ogóle zejść z ceny. Rozmowa telefoniczna i w mieszkaniu. O co byś pytał? Tak. Nikt nie sprzedaje mieszkania, w zasadzie niczego, bez powodu, tak dla fanu. Bez względu na to, czy sprzedaż dotyczy mieszkania, jak w naszym przypadku, czy to będzie jakiś element wyposażenia, jakiś sprzęt, samochód, cokolwiek, wędka. Jak już ktoś podejmuje decyzję o sprzedaży, to z jakiegoś powodu. Jest to dość proste, bo albo to, co mam, już mi nie jest potrzebne, mhm. albo to, co mam, no już przestało spełniać moje potrzeby, albo jest na przykład za drogie w utrzymaniu. No i naszą rolą jest to zdiagnozować. Więc pytanie proste, a tak jeśli mogę zapytać, to dlaczego w ogóle państwo sprzedają? Odpowiedź na to pytanie, no i oczywiście cisza. Dajmy odpowiedzieć na to pytanie. Odpowiedź na to pytanie może już na początku rozmowy pokazać nam, czy ta druga strona ma jakąkolwiek presję na sprzedaż, czy jej nie ma. Kolejne pytania, no to od kiedy sprzedają? To też jest element, który da nam obraz tego, czy już tych oglądających mogli mieć więcej, czy nie, czy to jest dopiero początek ich ścieżki. Więc to wszystko pozwoli nam się odpowiednio przygotować już do tej merytorycznej części negocjacji. I ja te pytania zadaję już przez telefon. A czy są inni chętni? Czy to mieszkanie jest gdzieś wystawione jeszcze poza tym ogłoszeniem, czy jakiś pośrednik się tym zajmuje? Ponieważ bardzo często oni wystrzelają się ze wszystkich informacji na temat sytuacji, w jakiej są i my jadąc na takie spotkanie, już mamy pełen wachlarz możliwości, jak to spotkanie poprowadzić, aby pokazać im, że my jesteśmy rozwiązaniem tych problemów, które mają. Bo tam zawsze jest jakiś problem. Mhm. Albo zmiana w ogóle w życiu powodująca zmianę miejsca zamieszkania na inne miasto, albo w ogóle wyjazd za granicę, albo jakiś problem finansowy tu i teraz, albo dziecko w drodze i po prostu już o jeden pokój za mało. Jeżeli dotrzemy do sedna problemu, łatwo będzie nam później zaproponować rozwiązanie. Mhm. Na czym im zależy? To, że ostatnio sprzedawałem samochód, no to mi zależało na tym, żeby osiągnąć konkretną cenę i sprzedać pierwszej osobie, która będzie w stanie tą cenę zaakceptować. Mi na niczym innym. O! I żeby oczywiście sprzedać w dobre ręce. To jest oczywiście fajnym elementem, bo jeżeli powiem, że mi zależy na tym, jeżeli jestem sprzedającym, że mi zależy na konkretnym kupującym, nie chcę mi się pokazywać oglądaczom, raczej szukam osób, które są zdecydowane, jak im się ten model samochodu czy to mieszkanie spodoba, to będą zdecydowane i chciałbym, żeby to trafiło w dobre ręce, to często to może wywołać taką ramę, narzucić, że ta osoba będzie starała się podkreślić, że ona jest tymi dobrymi rękoma. Tak, będą udowadniać, że to on powinien to kupić, nie? I też ta rama, o to bym chciał też dorzucić, bo myślę, że to jest w ogóle genialne, przed nagraniem o tym rozmawialiśmy, rama kupującego i rama sprzedającego, a nie oglądacza. Jak to zastosować, bo w ogóle to genialna sprawa.
Tak, to jest sytuacja sprzed dosłownie dwóch dni, kiedy zadzwoniła pośredniczka w kontekście mieszkania, które mam wystawione na sprzedaż, czy ona może przyjechać to zobaczyć. Trafiła akurat w bardzo intensywny czas u mnie, kiedy no, szykowałem się do wyjazdu tutaj do ciebie i tam musiałem pewne rzeczy podopinać. Ja jej powiedziałem, wie pani co, generalnie tak, natomiast ja nie pokazuję mieszkań, ja je sprzedaję. Więc jeżeli będzie pani miała zdecydowanego klienta na takie konkretne mieszkanie, to ja serdecznie zapraszam. I to spowodowało, że ona była w szoku. Nikt jej chyba wcześniej tak nie powiedział, bo my generalnie na rynku nieruchomości szczególnie jesteśmy nastawieni na pokazywanie mieszkań, oglądanie mieszkań. Tak w powszechnej świadomości to funkcjonuje w takiej terminologii. Jak jej powiedziałem, że ja nie pokazuję mieszkań, tylko ja je sprzedaję, narzuciłem pewne ramy. I ona się mocno zdyscyplinowała i przyjechała z klientem. Dzisiaj była prezentacja i jest duża perspektywa na to, że to mieszkanie zostanie sprzedane. I to mi w ogóle uświadomiło coś, z czego wcześniej sobie nie zdawałem sprawy. To działa również w drugą stronę. Kiedy to ja chcę kupić, ja zakomunikuję sprzedającemu, że nawet nie wprost, tylko tak trochę dookoła, że ja nie jestem kolejnym oglądaczem. A jak mieszkanie wisi już jakiś czas na rynku, no to już takich wycieczek mu przeszło przez mieszkanie kilka. A jeżeli ktoś w ogóle jeszcze puścił to na żywioł i pięć biur pośrednictwa ma to w swojej ofercie otwartej, no to takich oglądaczy miał już w mieszkaniu wiele. Więc komunikując mu, że ja przyjeżdżam kupić, a nie oglądać, to w ogóle zmienia całkowicie perspektywę tego spotkania. I jest problem sprzedaży kupna, który my wspólnie chcemy rozwiązać, a nie ja przyjeżdżam oglądać. Bo wiecie, jak to wygląda. Z reguły ktoś jest tam odrywany od obiadu. Dzień dobry, przyszedłem obejrzeć. No dzień dobry, to niech pan sobie ogląda. Tu są pokoje, tu jest łazienka, nie? I tak to się odbywa. Jak ktoś się poszwenda po mieszkaniu, wychodzi, tyle go widziałeś. No, mocne, nie? Nie wiem, jak dla mnie to jest genialny element, którego nie słyszałem nigdy. Oczywiście o stosowaniu ramy i pewnego podejścia dyskutuje się dużo, ale na tak konkretnym, mięsistym przykładzie, że nie pokazuję, sprzedaję, albo że nie przyjeżdżam oglądać, tylko kupić, no to myślę, że to na lajka zasługuje, albo co najmniej na komentarz, jeżeli na was też to zrobiło wrażenie, bo na mnie to zrobiło ogromne wrażenie, jak subtelnie można faktycznie wpłynąć, choćby nawet negocjując z ekipą. Ja nie szukam kogoś na jeden remont. Ja szukam kogoś, dostaję współpracy. Tak. Ja szukam tylko osoby, która w dobre ręce weźmie to, co ja mam na sprzedaż. Kolejna rama. Wie pan co, jest to jeszcze aktualne. Znowu, jest to duże zainteresowanie, niekoniecznie powiedziane od razu. Wie pan co, no ja jestem, od dłuższego czasu szukam w tej okolicy, no jestem zainteresowany, ja nie przyjeżdżam oglądać, tylko kupić. Więc zobaczcie, ile tych ram i subtelnych rzeczy można przekazać tak prostymi zdaniami. Ale zobacz, Filip, jeszcze jak na siebie taką ramę nakładam w ten sposób. Ponieważ jak ja już zakomunikuję, że ja przyjeżdżam kupić to mieszkanie, to ja, czy chcę, czy nie chcę, to ja się muszę do tego przygotować, bo ja jadę kupić. Ta rama działa również na mnie, na moją podświadomość. Ja tam jadę zupełnie inaczej nastawiony. Wow, no. Ja wiem, że ja nic nie muszę, ale ja sobie mówię, że ja jadę to kupić. Nie? Coś pięknego. Naprawdę. Wow. Teraz po takim czymś iść dalej to... bardzo fajną jeszcze rzecz powiedziałeś wcześniej o ciszy i o tym, że często brak ciszy spowoduje, że my sami narzucimy nowy wątek, a jeżeli jakiś wątek jest niewygodny dla właściciela, to on już do niego nigdy nie wróci. Nie? Tak. Cisza wyciągnie więcej. Tak, ponieważ... przykład. Mówiliśmy wcześniej o tym, że parkujemy gdzieś tam obok. I teraz idąc do tego mieszkania, możemy coś zaobserwować. Coś, co może się okazać demonem sprzedającego. Czyli nie wiem, wchodząc do klatki schodowej zaatakuje nas jakiś pitbull, bo sąsiad jakiś wychodzi z pitbullem, ten pies się rzuca, szczeka, w ogóle ślini wszystko dookoła. I być może jest to element, że ten agresywny pies już mu wyłożył jakąś sprzedaż, nie? Bo ktoś przyszedł z dzieckiem, ten pies tam skoczył na wózek i tak dalej. Zadając pytanie o ten element, czy nie wiem, o bliskość śmietnika pod oknem, no jakikolwiek element, który może być takim demonem sprzedającego, jeżeli tej ciszy nie wytrzymamy, tylko przegadamy temat, wiadomym jest, że on sam do tego już nie wróci. A my w ferworze tego naszego gadulstwa również już do tego nie wrócimy, bo już w swojej głowie mamy odhaczone, o, poruszyłem demona sprzedającego, to, że nic z tego nie wyszło, to już tego nie bierzemy pod uwagę, nie? Aha. Dopiero nam to przyjdzie do głowy po fakcie, po spotkaniu, niestety z niedopiętym dealem. Więc jak już coś wrzucamy,
do analizy naszej wspólnej, bo tak podchodźmy do tego. Rozmawiamy o dopięciu deala. Musimy tylko ustalić warunki. Jeżeli już coś wrzucimy do analizy naszej wspólnej, dajmy przestrzeń. Zobaczcie, że to, co tutaj poruszamy negocjacyjnie, też można wykorzystać sprzedażowo, też można się trochę wkopać. Fajną sytuację opowiadał mi znajomy. Szukał teraz mieszkania i oglądał mieszkanie na rynku pierwotnym, takie już, wiesz, kilka lat używane, ale to był, powiedzmy, niedawno budowane przez dewelopera. Spotkanie odbywało się pod blokiem, mieli do mieszkania przejść, no ale wiadomo, jak pod blokiem, to o czym się rozmawia, o pogodzie, o ogródku, okolicy, elewacji albo parkingu. Tak. I najśmieszniejsze z tego wszystkiego było to, że ten mój znajomy nie ma samochodu, nie ma prawa jazdy, nie jeździ samochodem, on wszędzie jeździ komunikacją miejską. W ogóle, wiesz, w rodzinie zero samochodów. Ani ona, ani żona nie mają samochodu, nie chcą mieć samochodu, nie mają prawa jazdy. Czyli wiemy, jaki to jest kupujący. Demonem sprzedającego był brak parkingu. Brak u dewelopera, nie ma miejsca garażowego, wszystkie wyprzedane. I zamiast zapytać, na czym mu zależy, zauważyć, że nie przyjechał samochodem, albo w ogóle zapytać, pan tu przyjechał samochodem, nie, ja nie mam samochodu, to sprzedający zaczął opowiadać o tym, że tu można problem parkingu rozwiązać, że można wynająć od sąsiada, można parkować na ulicy, są ogólnodostępne miejsca. 5 minut później okazuje się, że ten kupujący wcale nie potrzebuje miejsca parkingowego. Ale już ten demon urósł do takiego rozmiaru u sprzedającego, że on musiał już być bolący na samym starcie. Ale zobacz, kupujący, jaki dostał genialny argument do negocjacji, do zbicia ceny. Nie? No wie pan, no kurczę, no gdybym mógł to zaparkować, nie? On już później sam się nie odkryje z tym, że nie ma tego samochodu, więc można to nazwać. Tak. Nie odpowiadaj na niezadane pytania. To jest bardzo częsty błąd w negocjacjach, gdzie sami staramy się już tak jakby wyprzedzić to niewygodne pytanie, które tak naprawdę nigdy by nie padło. Zapewne wiele razy słyszałeś to stwierdzenie: miałem w życiu wiele problemów, większość z nich się nigdy nie wydarzyła. Dokładnie to dotyczy również sytuacji sprzedażowych. Tak, miałem wiele demonów sprzedażowych, na które nikt nigdy nie zwrócił uwagi, nie? Mm-hmm. No tak, jeżeli inwestor kupuje, to balkon nie jest mu potrzebny. Na przykład, tak. Ważne są inne istotne elementy. Ludzie idą na negocjacje, i sprzedający, i kupujący, z pewnymi założeniami. To trochę podrążmy. Jakie tutaj błędy, problemy można by było zrobić? I myślę, że to będzie już fajny czas, żebyśmy powoli zaczęli rozkładać na części pierwsze tą twoją sytuację negocjacyjną na 111 tysięcy. Czy gdzieś tutaj coś zadziałało właśnie? No bo podejrzewam, że nie miałeś w głowie, idąc do tego mieszkania, że znegocjujesz 111 tysięcy, więc sam miałeś pewne założenia. To mieszkanie spinało się przy 230. Gdybym to kupił za 230, to już przy odświeżeniu, nawet bez remontu, byliśmy w stanie zarobić kilkadziesiąt tysięcy. Czyli można powiedzieć, że co, 230 to była taka cena rynkowa, gdzie wiedziałeś, że to mieszkanie ma dodatkowy potencjał? Co było ceną rynkową? Nie. Tak naprawdę cena rynkowa była w okolicy 240 tysięcy. Okay. Ja chciałem to kupić nieco taniej niż cena rynkowa. Natomiast, co ciekawe, raport z cen transakcyjnych dla tej okolicy pokazał, że to mieszkanie jest warte 220. Ja wykorzystałem to, pokazując oficjalnie, że jest taki raport, bazuje na takiej i takiej bazie danych i tak dalej. No i on wycenia to mieszkanie w tym metrażu, w tej okolicy na wartość 220. I to była moja niska już piłka rzucona, no bo z 280 na 220 musisz przyznać, że to jest no 60 tysięcy mniej. To już jest dużo. Natomiast no, to nie ja. To raport tak mówi, wrzuciłem i cisza. I całe szczęście ja tę ciszę wytrzymałem, ponieważ padło, nie, tyle to za mało. A to jest bardzo cenna informacja, ponieważ wiemy, że cena ma znaczenie, a zostało to powiedziane tak emocjonalnie, że wiedziałem, że cena ma duże znaczenie dla nich. No i pociągnąłem ten temat dalej. No właśnie, co znaczy to za mało? Tak, no właśnie, bo za tymi słowami może się kryć wiele różnych treści. Ja zacząłem to dalej drążyć, natomiast wróćmy może do kwestii tych przekonań. Ja tam pojechałem z takim przeświadczeniem, że tyle się nie da urwać. No bo, no co masz w głowie, ile procent urwiesz? No 40 nie. No właśnie.
Nie? Brałem udział w fajnym ćwiczeniu na jednym ze szkoleń negocjacyjnych, gdzie aby pokazać właśnie to, jakie mamy w głowie przeświadczenia, jakie sobie domysły robimy sami, sala została podzielona na pół. Kwestia dotyczyła sprzedaży używanego auta, gdzie sprzedający właściciel chciał za nie uzyskać 10 tysięcy złotych. Oczywiście wszyscy tego nie wiedzieli, o tym się dowiedziała tylko strona sprzedająca. Strona kupująca miała kupić to jak najtaniej. Takie było zadanie. I teraz pytanie do strony sprzedającej było: zapisz na karteczce, za ile wystawisz to, wiedząc, za ile chcesz sprzedać, a strona kupująca miała podać, jaką niską wartość podasz, wiedząc, za ile on tam wystawił, nie? I teraz okazało się, że zdecydowana większość sali ze strony sprzedających wystawili ten samochód za 12 tysięcy. Mhm. 20% więcej niż chcieli faktycznie dostać. Natomiast strona kupująca, były tylko pojedyncze przypadki, że ktoś zszedł poniżej 10 tysięcy z propozycją. Zwykle była to taka bariera psychologiczna tych 10 tysięcy, że były tam zbliżające się do 10. 10 z kawałkiem, 10 mm-hmm, i ileś set złotych, 11 tysięcy i tak dalej. Teraz co to pokazuje? Po pierwsze, ludzie myślą schematami. Mm-hmm. Po drugie, sprzedający już wygrał, bo on już pierwszą propozycję od kupujących dostał wyższą niż to, co faktycznie chciał dostać. Nie? Więc nie dopowiadajmy sobie. To jest najczęstszy błąd, jakieś zakładanie. Oto są pytania, które powinniśmy zadawać na odpowiednim etapie, aby uzyskać możliwie dużo informacji, które pozwolą nam później zakotwiczyć cenę na poziomie, który nas interesuje, a nie domyślanie się, co kto może, ile chce zejść, ile będzie skłonny zejść, bo tego nie wiemy, nie wiedząc, jaki jest powód sprzedaży. To jest klucz. No bo nawet rozkładając prosty przykład, ja sprzedaję samochód i jasno mówię, że mi zależy na tym, żeby ten samochód sprzedać w odpowiednich pieniądzach. I teraz co to znaczy odpowiednie pieniądze? Wystawiłem ten samochód za X i jeżeli ja mówię, że w odpowiednich pieniądzach to jest spoko, ale co jeszcze gra rolę? Dobre ręce, czyli ktoś kupi to i zadba o ten samochód, ten model mu się podoba, jest sympatyczny, fajnie się z nim rozmawia i nie chce mi się już tego samochodu pokazywać. Ja jestem taką osobą, która chciałaby mieć temat zamknięty. Myślę sobie tak, jeżeli mam jeszcze dzisiaj cały dzień pokazywania, a pokazuję rano, to jest to jakiś ból. Więc jeżeli jestem w stanie dogadać się z tą osobą, to być może pójdę na trochę większe ustępstwa, wiedząc, jaki mam ból. I faktycznie tak się stało, że mimo że sprzedawałem za konkretną kwotę i pomyślałem sobie na sucho, że tyle zejdę, to zszedłem troszeczkę więcej, powiedzmy dwa razy więcej niż pierwotnie planowałem. Nie, to była bardziej kosmetyczna zmiana, ale powiedzmy, że zszedłem więcej niż chciałem, bo został podrążony, to na zasadzie ja sam trochę się znegocjowałem, mówię, tak sobie myślę bardziej, że ja bym chciał to sprzedać. I sobie pomyślałem, tam 1500 zł różnicy z tego typu, mi się już nie chcę tego pokazywać cały dzień. Dobra, sprzedane, nie? Bo ja wiedziałem, że w tym momencie domknę pierwszy oglądający, pierwszy kupujący, dziękuję, do widzenia. Ale jakbym przyszedł z jakimś takim nastawieniem, że wiesz, ja muszę to sprzedać jak najdrożej, to być może bym się przez miesiąc tym kopał i bym się wkurzał i później powiedział, przecież ja chciałem to tak naprawdę sprzedać. Nie? Tak. Kwestia wydrążenia, zrozumienia tego, co my to w ogóle robimy. A ludzie mają różne motywacje, tak jak powiedziałeś na początku. Tak, to może być czas, to może być potrzeba finansowa, to może być jakaś sytuacja życiowa, nagła choroba, jakiś problem w rodzinie trzeba rozwiązać. Spadek. No, dokładnie tak. Dziecko się rodzi, dziecko się wyprowadziło i to, co mam, jest już dla mnie za duże i tak dalej. Nie? To prawda. Myślę, że jeszcze takim elementem, którego ja nigdy nie rozumiałem z części teoretycznej książek, było na przykład takie pytanie, kiedy oni nabyli tą nieruchomość. Czy ją nabyli, czy to był spadek, czy darowizna. I teraz to jest dość proste. Czy oni to kupili, czy dostali za darmo, no to jest duża różnica, na ile oni wyceniają to mieszkanie. Tak. Jeżeli kupili, to będą się kotwiczyli co do tej ceny. Jeżeli dostali za darmo, to być może są większe negocjacje. Jeżeli to mieszkanie jeszcze jest problemem, jest w innym mieście, bo to spadek, to już w ogóle ta cena może pójść w dół. Co jeżeli kupili, to też jest ciekawe, kiedy kupili. Możemy sprawdzić na przykład księdze wieczystej. Nie musimy o to pytać, możemy to sprawdzić. W ogóle księga wieczysta, fajne rzeczy można tam znaleźć, tak jak zresztą za chwilę powiesz, co jeszcze odkryłeś księdze wieczystej przy okazji tych negocjacji. Ale ja nigdy tego nie rozumiałem, bo nigdy nie spojrzałem na wykres cen nieruchomości w Polsce. No właśnie. Ale tak naprawdę wiedząc, kto kiedy kupił, jak wiesz, kupiłem w 2005 roku, to kupowałem mieszkania śmiesznie tanio.
Tak. Później była ta górka 2007 rok około, ale w stosunku do obecnych cen to i tak jest względnie tak jest tanio. 2013, 2014, 2015 kolejny dołek cenowy. Teraz tak prosto jest tutaj lawirować, jeżeli wiemy za ile oni to kupili. Zresztą nieraz jest tak, że pytamy o akt nabycia. Tak, chcielibyśmy się przygotować, zobaczyć, czy mają Państwo wykaz czynszów, ile się płaci za prąd, czy jest akt nabycia. Czasem go dostajesz w ręce. Tak. I widzisz, za ile to kupili. Mieszkanie było kupione. Kiedy dokładnie. I za ile. I to będzie też kolejna kotwica. Tak, a ludzie mają tendencję do odnoszenia się, tak jak powiedziałeś, do tej ceny, bo jak on kupił x lat temu za 160 tysięcy, a teraz sprzeda zaproponowane przez ciebie 210, to on już nie patrzy, że 250 to jest rynkowa cena, tylko on patrzy, że zarobił, nie? Zarobił, kurczę, 50 tysięcy i to już jest super wynik. To prawda. Ludzie czasem patrzą trochę inaczej niż my na środek płatniczy. Jeżeli ktoś kupił mieszkanie za 300 tysięcy 3 lata temu, przed COVID-em, to teraz to jest inne 300 tysięcy. Tak. Tylko często ludzie mówią, nie sprzedam taniej niż kupiłem. Tak. Przy słabnącej sile środka płatniczego polskiego złotego, no to my tak naprawdę kupując za 300 mamy, no, zarabiamy to mocno taniej, nie? Tak. Dobra. Księga wieczysta jako źródło ciekawych informacji, już bazując na twoim case'ie, jak to wyglądało, czego dowiedziałeś się z księgi wieczystej? Tak, w księdze wieczystej była ciekawa informacja na temat właścicieli, bo tam właściciele to było małżeństwo. A ja rozmawiałem z dwoma paniami, z matką i z córką. No więc pytam, a gdzie jest pan Henryk? Który w księdze. No, jest w księdze jako właściciel, ale nie uczestniczy w spotkaniu. No i w tym momencie z takim uśmiechem, z taką nostalgią ta starsza pani mówi: o, mój Heniuś to już 10 lat nie żyje, już go nie ma. Nie? 10 lat? Tak, 10 lat. Ja oczywiście trochę pociągnąłem ten temat, idąc troszkę w te pozytywne emocje, że oni tu razem żyli, budowali, to te dzieci tutaj się rodziły. Mówię: o, a pani Agnieszko też tu w tym mieszkaniu dzieciństwo? O, tak, tak, się tam troszkę zrobiło tak sympatycznie. I mówię: no dobrze, no ale czy w takim razie było przeprowadzone jakieś postępowanie spadkowe i kwestia w księdze wieczystej jest tylko nierozwiązana, czy nie było postępowania spadkowego? Nie, no bo tu nie musi być, bo to przecież tylko my dziedziczymy. Ludzie, co się okazało, nie mają takiej wiedzy, jak my mamy na ten temat i nawet nie były świadome te panie, że i tak muszą przeprowadzić postępowanie spadkowe, choćby w formie prostej u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Zobacz, często ludzie tego nie powiedzą, ale dla nich bezpieczeństwo transakcji jest istotne. Tak. Święty spokój. Nie poruszają się płynnie po, wiesz, aspektach prawnych, formalnych i to jest dla nich przerażające. Różnica zdań. Też zobacz, jak jeżeli seniorka powiedziała tych, że ja wiedziałam, że oni nas oszukają, też takie podejście, że ty już jesteś bezpieczną przystanią. Tak. Pośrednicy tą bezpieczną przystanią nie są. I tak w ogóle wracając do ceny tego mieszkania, ile zostało wynegocjowane, bo myślę, że to jest istotne. Często się mówi o tych takich rekordach negocjacyjnych, że to jest 100 tysięcy, 111 tysięcy urwane, ale od ceny rynkowej tej faktycznej wartości, no to urwałeś około 50 tysięcy, tak? Tak? Czyli ta pierwsza część negocjacji w ogóle była sprowadzeniem do: okej, to mieszkanie nie jest warte 280, ono jest warte w granicach 220-230, zresztą tak bazujemy na cenach transakcyjnych, no to można powiedzieć, że gdzieś ta wycena była faktycznie poprawna. I wszystko poniżej tej kwoty to są tak naprawdę realne negocjacje. Ile jest wart święty spokój? Pewność, że to zostanie zrobione dobrze. Tam jeszcze się odkryły kolejne rzeczy, bo się okazało, że są jakieś długi, zadłużenia na wysokim procencie, więc czas działał na niekorzyść. Trzeba płacić czynsz, zresztą jak to mieszkanie było sprzedawane cały rok, no to jeżeli czynsz tam powiedzmy 800 zł, no to już jest 10 tysięcy dodatkowych kosztów, które zostały wygenerowane. To wszystko składa się na to, że decyzja tu i teraz i chętny kupujący może być dobrą opcją. Tak, i co się tak finalnie sobie uświadomiłem już po tej całej transakcji, to ta końcowa cena tak naprawdę nie miała wielkiego znaczenia, jak to, że pomogłem im rozwiązać wszystkie te mniejsze problemy, bolączki, których części nawet nie były świadome, bo jak się okazuje, nawet gdyby one sprzedały po prostu rynkowo to mieszkanie drożej, to
nie rozwiązałyby swoich problemów za te pieniądze, bo po prostu nie wiedziały, jak to zrobić. Istniało ryzyko, że pomimo, że uzyskałyby wyższą cenę, i tak pozostałyby z pewnymi problemami formalno-prawnymi, które ciągnęłyby się za nimi jeszcze kolejne lata. A tutaj udało się im pomóc wyczyścić całkowicie swoją sytuację i tych zadłużeń, i formalności, i po prostu w zasadzie to zaczęły na nowo. Z taką czystą karną formalno-prawną, więc mam takie poczucie dużego win-win z ich strony. Nie? To ich win było znacznie większe, ta ich korzyść była znacznie większa niż to, że ja kupiłem to mieszkanie aż tak tanio. Wiesz, w ogóle spójrzcie na to z tej perspektywy, że często wydaje się, że handlarz, flipper, to jest osoba, która przyjdzie i kupi proste mieszkanie bez żadnych problemów tanio i ona tylko i wyłącznie na tym zarabia. Często mylne podejście, bo jakby to, co mi się w ogóle bardzo podoba w Stanach, to w Stanach ktoś woli sprzedać handlarzowi, fliperowi czy inwestorowi. Dlaczego? Szybko, bezpiecznie, zaopiekuje się całym aspektem prawnym, za gotówkę i oni po prostu wiedzą, że w tym momencie wszystkich problemy, w momencie decyzji, wszystkich problemy wyparowują. Co innego oczywiście jest handel na rynku wtórnym, gdzie nie ma żadnych problemów, mieszkanie jest czyściutkie, wszystkie dokumenty są przygotowane, jest to prosta transakcja, gdzie każdy pośrednik może to zrealizować, gdzie nawet osoby prywatne mogą się dogadać, ale są bardziej skomplikowane tematy, które na przykład nie, w UK masz pośrednika od sprzedających, masz pośrednika od kupujących, jeszcze jest przecież w tym wszystkim notariusz. Jest tyle osób zaangażowanych, które biorą swoją dolę, że cena transakcyjna to jest jedno, a ile zostanie na końcu w kieszonce sprzedającego, tak, to jest druga sprawa. Jest jeszcze jeden element, który też tutaj wykorzystałeś. Często ludzie myślą, że mogą tylko i wyłącznie negocjować cenę. Można negocjować coś jeszcze? No właśnie. Cena, jak się okazuje, to jest tylko jeden z bardzo wielu elementów i jak pokazują moje doświadczenia, często wcale nie najważniejszy. Co można negocjować poza ceną? Czas. Można negocjować czas, zarówno płatności, termin płatności, który może wynosić nawet i rok prolongaty, że mieszkanie kupujemy teraz, płacimy za nie za rok. Możemy też negocjować czas, kiedy to mieszkanie zostanie nam wydane w posiadanie. Ponieważ często bywa tak, że ktoś chce, musi z różnych przyczyn sprzedać mieszkanie, ale jeszcze nie może się wyprowadzić. Potrzebuje kasy, bo musi wpłacić do dewelopera na to nowe, na które czeka, ale tam mu się, wiesz, wykończenie obsuwa i potrzebuje jeszcze miesiąc, dwa, trzy. Nie? I chciałby już sprzedać, dostać od ciebie kasę, ale jeszcze pomieszkać tutaj ten miesiąc, dwa, trzy. Więc no, to też jest tak, element negocjacji. W drugą stronę też podpisujesz umowę przedwstępną, a już możesz wejść do mieszkania, na przykład je zacząć przygotowywać. Akt będzie za dwa miesiące, czyli też jest w odwrotną stronę. Jeżeli oni chcą pomieszkać, możemy sporządzić umowę najmu na ten okres, ponegocjować cenowo, tak? Tak. Okej, okay, to ja poczekam. Mi zależało na tym, żeby to była szybka transakcja, bo że ekipa remontowa zresztą czeka i chciałaby już wchodzić, no ale nie może wejść. Dla mnie też to nie jest komfortowe. Zakup w ogóle z odroczonym terminem płatności bądź raty. Meble mogą zostać, mieszkanie może być puste w zależności od tego, czy te meble nam pasują. Tak, jeżeli wyposażenie, bo to przecież nie tylko meble, ale też sprzęty, w naszej opinii niosą jakąś wartość, no to oczywiście walczymy o to, żeby one zostały. Nie? Jeżeli to mieszkanie to jest jakieś mieszkanie spadkowe po babci, meble pamiętają, już słusznie miniony ustrój i dla nas mieszkanie jest po prostu tylko zagracone, no to z kolei negocjujemy, żeby to oni je odgracili i żebyśmy my dostali puste. Więc no, tych elementów do negocjacji jest bardzo wiele i co ważne, im więcej takich elementów zdiagnozujemy, namierzymy i wprowadzimy do tych negocjacji, tym łatwiej będzie nam nimi żonglować i w tych obszarach, które są dla nas naprawdę istotne, uzyskać więcej. Mhm. Nie? Bo okej, no to my wam pozwolimy jeszcze trochę mieszkać, no ale tutaj tą cenę trzeba zdjąć, nie? Ale jak się już będziecie wyprowadzać, no to musicie wtedy wypróżnić to mieszkanie do zera, nie? Także, albo jeszcze na koniec na przykład je odświeżyć, odmalować. Nie? Więc no, takich elementów, które później w tej układance możemy przesuwać i tutaj coś szczypać za to, że tutaj coś dajemy, im więcej, tym lepiej w mojej opinii. To prawda. Myślę, że też coś, co jest często pomijane, w Stanach jest to norma, w Polsce dopiero to raczkuje, ale w ogóle uzależnienie transakcji od konkretnych warunków, na przykład hipotetycznie mamy mieszkanie,
chcielibyśmy zrobić ogrzewanie gazowe, ale nie ma licznika gazu w środku, będzie wymagane pozwolenie na budowę, będzie dodatkowo opinia kominiarza wymagana. Choćby taką prostą rzecz sobie załatwmy, tak? Czyli, że kupimy to mieszkanie, ale podpisujemy teraz przedwstępną i oni nam załatwią to, że będzie ta opinia kominiarza, przejdą się po sąsiadach, popukają, załatwią to, bo inaczej, wiesz, mieliśmy wielokrotnie tak, że trzeba było coś z kominiarzem załatwić u sąsiadów. My byliśmy nowym kupującym, który już tam wiertarką wierci. No i już nie byliśmy persona non grata, tak? Więc im było to łatwiej załatwić, nam niekoniecznie. Często też osoby się boją ponegocjować, powiedzieć, że wie pan co, no ja się tak super technicznie nie znam, to mieszkanie jednak, no ono nie jest najnowsze. Być może będzie wymagało odświeżenia. Ja jestem zdecydowany pod warunkiem, że to mieszkanie, ono, nie wiem, przyjdę z inspektorem, przyjdę ze znajomym, który ma ekipę remontową, który to będzie wykonywał, jeszcze rzuci fachowym okiem raz na to, że faktycznie, ale też żeby pokazać, że jestem konkretny, podpiszmy taką umowę, dajmy taki warunek. Więc wszystko w dzisiejszych czasach podlega dyskusji, tylko często my sami właśnie, czyli ten punkt czwarty, zakładamy, że na pewno nikt się na to nie zgodzi, a podejmując więcej takich trudnych propozycji, bo one są trudne w naszej głowie, to później się okazuje, że dla większości ludzi to jest coś absolutnie normalnego i bez problemu, a my się to baliśmy zapytać. Ale co ciekawe, okazuje się, że ten ciężar główny negocjacji czasami przenosi się na obszar, którego w ogóle nie braliśmy pod uwagę. Bo ja miałem taki przypadek, gdzie warunkiem się stało to, że oni w ogóle z ceny to mogą zejść, ale zabiorą zegar, nie? Rozumiesz? Okej, no był to zegar ponad stuletni i tak dalej, a padło wcześniej, że wyposażenie całe zostaje. No ja już miałem to zakotwiczone, no zostaje, to zostaje. Nie? To zegar był w ogóle, nie tylko miał wartość tą taką właśnie, że to jest tam stuletni zabytkowy zegar, no ale też sentymentalną. Nie? I w ogóle ciężar negocjacji przeszedł w ogóle w inny obszar. Ale w ogóle jak to powiedziałeś, teraz sobie uświadomiłem, jak dużą rolę grają nasze przekonania przed w ogóle sprzedażą, bo jeżeli właściciele na przykład sprzedają pierwszy czy drugi raz w życiu, ale zawsze słyszeli o tym, że sprzedaje się mieszkanie z całym wyposażeniem, to może już na etapie sprzedaży ich to boleć, że jak z całym czy wyposażeniem musimy to sprzedać. Nikt im tego nie potwierdził. To jest ich przekonanie i oni wchodzą w te negocjacje z takim czymś. Jak ty im ten zegar tylko byś oddał. Tak. A jak jeszcze wykorzystasz tę technikę dowodu społecznego? Wiecie państwo, no zwykle to jest tak, że jak ktoś sprzedaje mieszkanie, no to tak, tak, tak i tak, no to już w ogóle, nie? To już w ogóle. No jak oni mają z tego wybrnąć? Nie? No bo zwyczajowo też kupujący płaci podatek PCC na rynku wtórnym, więc zwyczajowo przyjęło się, że płaci też za akt notarialny, czyli on wybiera notariusza, tak? To jest taki ciąg logiczny, który wcale nie jest logiczny, bo to, że ty płacisz za PCC, wcale nie musi oznaczać, że ty płacisz za notariusza i wcale nie musi oznaczać, że ty wybierasz tego notariusza. Czy te opłaty też można podzielić? No PCC nie, ale notariusza? Oczywiście. A ludzie zauważ, że to jest jeszcze jeden element. Mają to zespawane w głowie, że notariusz to jest tam 10 tysięcy. Mhm. Nie? Przewiezienie to mebli, wyniesienie, odgracenie. Dokładnie. Ale patrz, notariusz 10 tysięcy, a to, że w tym 9,5 to jest PCC, to już tego nie kleją, nie? Aha. Więc czasami faktycznie można powiedzieć, dobrze, no to notariusza ja biorę na siebie, ale notariusz, ta taksa notarialna to jest tam kilkaset złotych, nie? Plus tam opłata za wypisy. Tak. Więc to są naprawdę drobne pieniądze w skali całości transakcji, a ludzie mają to zespawane właśnie w głowie, że to notariusz bierze tyle pieniędzy. No nie, to PCC przecież nie bierze notariusz. Okej, on je pobiera, ale od razu przekazuje do urzędu skarbowego, nie? Ale jakie to jest genialne. Ja tego nigdy nie użyłem, ale to myślę, że tak jako takie idealne podsumowanie dzisiejszego odcinka, to, że sam w ogóle ty stwierdzasz jako kupujący, to ja biorę notariusza na siebie, jest takim, jakbyś ty jakieś ustępstwo zrobił. Tak. A wcale tak psychicznie nie jest do końca ustępstwem, oczywiście, bo to jest zwyczajowe. A poza tym, jak jesteś jeszcze, wiesz, jesteś na rynku, jesteś aktywnym inwestorem, no to też masz już poukładane relacje z notariuszami, więc też masz swoje rabaty. Zatem ty i tak zapłacisz mniej niż oni by zapłacili za tego notariusza, za tą taksę. No, a tak jak słusznie zauważyłeś, w opinii tej drugiej strony to jest duże odstępstwo, nie? Nawet sprzedając można by to uznać jako element negocjacyjny, że wiadomo, że podatek to płacą państwo, ale za całego notariusza poza podatkiem oczywiście płaca ja. Oczywiście. No,
Piękne. Znaczy, w sumie przypomniało mi się, jako taki ostatni tip, chociaż on już tu wybrzmiał, że kilkukrotnie ktoś miał blokadę w głowie sprzedając mieszkanie, że koszt przeprowadzki, zabrania tego wszystkiego będzie tak duży, że my byliśmy w stanie zejść mocno z ceny tylko dlatego, że my się tym tematem zaopiekujemy. Chociaż Piotrek Iwiński się śmiał, że kiedyś tak obiecał, bo ktoś powiedział, że on mieszka pod Piasecznem i się okazało, że gdzieś wywoził nie na jeden raz, a na kilka razy 100 km w jedną stronę, bo to było pod Piasecznem. Też trzeba uważać, ale myślę, że i tak zostało mu to wynagrodzone odpowiednio. No ale tu znowu wracamy do tego, nieważne gdzie się przewróciłeś, ważne gdzie się pośliznąłeś. Piotr po prostu nie zadał prostego pytania, a gdzie to jest pod Piasecznem? Dokładnie, nie? Dokładnie. A mówiąc pod Piasecznem, co macie Państwo na myśli? Szczecin. Okej. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym odcinku, czy on był wyczerpujący. Właśnie chcieliśmy bardziej pogłębić, podyskutować z Piotrem Najzerem ten temat. Oczywiście łapki w górę, subskrypcja. Dzięki. Cześć. Cześć. Dobra.